strumyk przez zielony las. Nad strumyczkiem leżał stukilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas. Stukilowy głaz gdzieś zginął. Strumyk płynie tak, jak płynął. Cicha woda, brzegi wie, w jaki sprawę, jaki dzień. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi wie, w jaki sposób, któż to wie. Ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda, brzegi wie. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie uroda była. Znamy? Zaśpiewamy razem? Cicha woda, brzegi wie. Nie wiesz nawet, jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się utrzeć cichej wody. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich przybyłych naszych widzów, witam radnych z naszej gminy i oczywiście pana wójta Leszka Chwepczuka, który zaszczycił nas swoją obecnością. Proszę Państwa, mamy teraz trudny czas. Oczywiście solidaryzujemy się z Ukrainą, z tym cierpieniem, które tam jest. Pomagamy jak możemy, jak umiemy, oddajemy im serce i wszystkie siły. Ale też żyjemy dalej. Jesteśmy tu i teraz. Dlatego ten projekt właśnie dzisiaj, 6 marca, tak niedługo od Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Kobiet, który jest świętowany na całym świecie, ponieważ kobieta jest opiekunką domowego ogniska, jest matką, żoną, przede wszystkim osobą, która tworzy więzi rodzinne i chce, aby przekazywać najbardziej wartościowe rzeczy swoim dzieciom. To matki wysłały teraz swoich synów na wojnę. I to matki będą płakały, kiedy ich zabraknie. Drogie panie, bo dzisiaj szczególnie do was swoje słowa chciałem skierować. Pani dyrektor tu pięknie wprowadziła, mówiąc o paniach. Można byłoby o paniach i zasługach pań dla nas, mężczyzn, mówić na nieskończoność, bo tak naprawdę jesteśmy od pań uzależnieni. I cieszę się, że jesteśmy, bo dzięki temu możemy się cieszyć z państwa, z pań właśnie obecności, z naszych żon i to, co powiedziała pani Renata. Drogie panie, w przededniu Święta Kobiet chciałbym złożyć paniom najlepsze życzenia. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę spokoju w tych trudnych czasach. Jeszcze nie pożegnaliśmy pandemii, a już mamy kolejne niepokoje za granicą. Dlatego ten spokój jest bardzo ważny i tego państwu życzę. Życzę pomyślności w życiu osobistym, sukcesów pracy zawodowej, uśmiechu na co dzień oraz spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Kobiet w Janowie Podlaskim, co GOK w Janowie Podlaskim przygotował paniom? Nie tylko paniom, ale i panom, aby troszeczkę doceniali te panie. No, Dzień Kobiet jest dniem międzynarodowym, więc wszystkim kobietom na pewno składamy życzenia dużo szczęścia, zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym, jak i prywatnym. A co my przygotowaliśmy? My zaprosiliśmy do siebie Stylową Orkiestrę Taneczną. Jest to projekt muzyczny składający się z muzyków lubelskich.
grających, nawet delektujących się w muzyce retro. Jest to muzyka z lat 20., 30. XX wieku. Przeboje filmowe, najpiękniejsze melodie z tego okresu. Muzyka grana na żywo, czyli instrumentaliści, nie ma tutaj podkładów. Jest to wszystko jak najbardziej dzieje się tu i teraz. Dlaczego właśnie taki pomysł, dlaczego ta muzyka? Lata 20., lata 30. były dla Polski bardzo ważne. Był to niesamowity boom rozwojowy, zarówno przemysłowy, gospodarczy, jak i społeczny, intelektualny. Emancypacja kobiet wtedy, no oczywiście panie się buntowały, powstały chłopczyce w stroju, nie tylko w zachowaniu, bo były pierwsze panie, które prowadziły samochód, pierwsze, które paliły papierosy. Nie jest to oczywiście nic w dzisiejszych czasach ciekawego, ale wtedy tak było. Był to przejaw takiego buntu społecznego. Był to też czas piękny. Piękny estetycznie, ponieważ była przepiękna biżuteria, niesamowite stroje, pióra, koronki. Kobiecość wręcz emanowała z pań. I myślę, że warto wrócić do magii tamtych lat, kiedy w zasadzie tworzyła się nasza polskość, nasza społeczność, kiedy walczyliśmy o tą Polskę cały czas na rynku międzynarodowym i kiedy kobiety miały prawo głosu. Chyba po raz pierwszy. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiet i róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasnoloc. I będziemy szczęśliwi i weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9, na 9, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponadęcać te zegary, by dziewiąta była już. Bo co o dziewiątej będzie? Mówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem wino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi i weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. Panna Marianna jest strasznie muzykalna, wszystko co słyszy od razu gra jak z nut. Jest to, rozumie się, przyjemność kolosalna, talent niezwykły, jak to mówią, jest ten cud. Panna Maria cudy gra na mandolinie, wodi bidi binda, wodi bidi binda, wodi bidi bum. Ledwo rano wstanie, już melodia płynie, wodi bidi binda, wodi bidi binda, wodi bidi bum. Codziennie wszyscy cieszą się w rodzinie, wodi bidi binda.